Temat kolejny, który chcę, żebyśmy mieli też już szybciutko w swoich sercach, to to, czy chrześcijanie muszą cierpieć. Co jest związane z tym tematem? Cierpienie, przyjaciele, to jest ból, doznanie braku, czy też doznanie straty doświadczane przez jakąś osobę. To jest cierpienie. Ból, doznanie braku lub też doznanie straty. Dzieje apostolskie 17:3. Dzieje apostolskie 17:3. Wywodząc i wskazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Chrystus musiał cierpieć. No, dlaczego Jezus musiał cierpieć? Chrystus musiał cierpieć, no, z przyczyny prostej. No, żebyś ty nie musiał cierpieć. Wymiana krzyżowa to jest coś, co też musi być włożone w wasze serca od góry do dołu. Na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana. Tam zostało wymienione wszystko, co jest zniszczeniem, co jest śmiertelne, co jest chore, na to, co jest zdrowe, czyste, święte, piękne. Chrystus, Jezus Chrystus, cierpiał na krzyżu Golgoty. Wszelkie zło należne nam z uwagi na naszą grzeszność spadło na Jezusa. Dlaczego? Aby wszelkie dobro, które należało się Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość, przypadło nam. Wymiana krzyżowa. Definicja wymiany krzyżowej musi być wbita w chrześcijanina. Dlaczego? Bo życie wali bez litości. I życie przychodzi z różnymi rzeczami i wmawia nam, że tak być musi. Człowiek się rozchorowuje, a diabeł mówi, no trzeba chorować. Nie, nie trzeba, bo Chrystus się za mnie już rozchorował. Jedna choroba na jednego obywatela w jednym czasie. Chrystus chorował, ja nie choruję. Kłopoty finansowe? Diabeł mówi, o, kłopoty finansowe. Będziesz zawsze biedny. Nie będę biedny, bo Chrystus stał się ubogiem, a jego bogactwem był ubogacony. To jego okradli, zabrali mu wszystko, nago wisiał na krzyżu, abym ja mógł posiadać absolutnie wszystko. Tak? Czujesz się źle, przychodzą różne stany dziwaczne. Ja bym mówił, nikt cię nie lubi, nikt cię nie szanuje, jesteś zerem kompletny. Nie! Chrystus został odrzucony zamiast mnie, abym ja był zaakceptowany w rodzinie Bożej. To do Chrystusa Bóg powiedział. To Chrystus powiedział do Boga, czemuś mnie opuścił tato. O, to Chrystusa opuścił tata, żeby mnie już nigdy nie opuścił. Chrystus to swego rodzaju kosz na śmieci. I tak musisz tą postać też postrzegać, rozumiesz? Na Niego spadły wszelkie śmiecie, wszelkie zniszczenia, wszystko, 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 rozumiecie? Wszystko. On cierpiał, naprawdę cierpiał. Czasami ludzie tutaj przychodzą, mówią, pastorze, jak ja cierpię. Ja mówię, Jezus cierpiał. Ty nie doświadczasz promila tego, co On doświadczał. Ani w sferze duchowej, ani w sferze psychicznej, ani w sferze fizycznej. I wiecie, jaka jest dobra nowina? Nikt nie musi tak już cierpieć. Nikt. Chrystus cierpiał i co? Zmartwychwstał. Umiera po cierpieniach, tak? Czyli cierpienia go zabijają i on powstaje z martwych. Czyli co robi? Zamyka temat cierpienia związany z człowiekiem. Pierwszy list Piotra, 3:18.
jest napisane tak, gdyż i Chrystus raz, podkreślam, raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Chrystus raz za grzechy, za błędy, za pobłądzenia różne, raz cierpiał. Czy musisz cierpieć za swoje błędy? Nie musisz. Ponieważ on raz cierpiał za błędy. Raz cierpiał. I za to ten. Nie musisz cierpieć. Nawet jeżeli podwinie ci się noga i upadniesz. Nie daj się oszukać diabłu, że musisz cierpieć. Diabeł przychodzi do ludzi i mówi tak, upadłeś, chrześcijaninie. Więc teraz się rozpocznie u ciebie proces cierpienia z uwagi na to, że upadłeś. Kiedyś, tuż po moim ślubie, może nie tak tuż, ale po moim ślubie, w 2002 roku, jakoś na wiosnę, w styczniu się wybrałem. Byłem nawrócony wtedy niedługo, bo się wyszedłem w listopadzie zeszłego roku z więzienia. W styczniu się zaraz pobraliśmy za Gatą i moja wiara była wtedy jeszcze bardzo mała, więc próbowałem robić różne legalne biznesy. Jeszcze mi się, już nielegalnych nie lubiłem nigdy, zacząłem robić legalne biznesy, które zresztą mi dobrze szły. Nie myślałem w kategoriach jeszcze wtedy, że będę zupełnie poświęcał się służbie, budował kościoły i tak dalej. Założyłem taką firmę budowlaną i zacząłem zarabiać. Dobre pieniądze. W związku z tym spotykałem się z różnymi ludźmi i któregoś dnia byłem w Warszawie. Znowu się spotkałem z pewnym biznesmenem. Zawsze ja byłem takim religijnym człowiekiem bardzo wtedy. Zawsze nosiłem taką wielką Biblię ze sobą i wszystkim puszyłem się. Tylko te puszenie to jest w ogóle dobre, jak się puszyć, to jest wszystko w porządku, jak się tak puszysz z tego Chrystusa. Tylko to było chorobliwe u mnie, bo ja miałem jeszcze silne odrzucenie w sobie w ogóle i tak. No ja tak tego Chrystusa to tak trochę wrzucałem w ogóle w te środowisko. Oczywiście z jednej strony chciałem, żeby się ludzie nawracali, z drugiej strony ja tak się ratowałem po mojemu tym Chrystusem. Teraz tak uważałem się, że nic nie jestem wart, tak za bardzo w środku teraz ten Chrystusa taką wartość. Teraz. No tak coś sobie porobiłem w głowie, tak chore było generalnie, no ale religijny byłem człowiekiem bardzo w tym czasie jeszcze. No i wyszedłem od tego biznesmena, pamiętam i byłem też bardzo silnie jeszcze w tamtym czasie atakowany przez duchy seksualne. Byłem w kościele zielonoświątkowym, więc nie miałem bladego pojęcia, że ja mogę panować nad tymi wszystkimi duchami. Ja myślałem, że to jest tak, że ja się muszę tak, wiecie, zapierać i one wtedy jakoś tak mnie nie dotkną, że jakoś uda mi się przed tym wszystkim uciec. Niestety ja byłem bardzo pochrzaniony na pułapie seksualnym, jak byłem w świecie. Brałem bardzo dużo narkotyków, kokainy. Więc moja głowa była totalnie popsuta, miałem bardzo silne warownie seksualne. I pamiętam u tego biznesmena, on mi zaproponował tam jakiś tam kieliszek wódki, czy coś, ja ten kieliszek wódki z nim wypiłem, jako że jestem chrześcijaninem, oczywiście wszystko mi można, przecież to nic mi nie zrobi, jeden kieliszek i tak dalej. I po tym kieliszku wyszedłem sobie od niego i śpiewałem sobie taką piosenkę. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę, że Ci do bordelu szedłem. Prostytutki. I poszedłem do tej prostytutki. Położyłem tą moją Biblię na szafce. Poszedłem z nią do łóżka. Zapłaciłem jej 80 zł. W tamtym czasie. I myślałem, że umrę ze strachu. Było to w centrum Warszawy. Wybiegłem od niej z domu, z tą moją wielką Biblią. I biegłem do kościoła zielonoświątkowego, którego byłem wtedy członkiem, który był kilka przecznic dalej. Biegłem w amoku, płakałem, patrzyłem na ludzi wokół, myślałem, że w ogóle mnie skrzywdzą. Wpadłem tam do tego zboru, tam pastor mieszkał.
wyciągnąłem go z mieszkania tego pastora i 40 minut płakałem mu w rękach, twierdząc, że idę do piekła. Bo właśnie byłem z prostytutą. I on powiedział do mnie po tych 40 minutach mojego płaczu mniej więcej: Artur, Bóg ci to wybaczył. Na pewno. Nikt nie mógłby tak po prostu przeżyć tego i nie mieć wybaczone. On takie rzeczy mi tłumaczył. Ale powiedział do mnie wtedy taką rzecz. Ale nie wiem, Artur, ile czasu ci teraz zajmie wrócenie do relacji z Bogiem. Bo po takim czymś nie wiadomo, co się będzie działo w twoim życiu. Jakie cierpienia mogą być. Jakie furtki otworzyłeś. Pamiętam, że wyszedłem pod ten zbór na tyle uspokojony, że już miałem wrażenie przynajmniej, że nie pójdę do piekła. Usiadłem na takiej piaskownicy na osiedlu. Wziąłem swoją Biblię. Otworzyłem gdzieś tam, miałem tych zakładek, zacząłem czytać i płakałem i czytałem. I przeczytałem pierwszy tekst. Kochasz mnie, Piotrze? Paś owieczki moje. I powiedział do mnie wtedy 3 razy o tym, że między mną a nim nic się nie zmieniło. Nie dlatego, że płakałem. Nie dlatego, że wyraziłem jakiś swój żal. Ale dlatego, że Chrystus za mnie umarł. I zrozumiałem, że nic nie wydarzy się złego w moim życiu w związku z tym, co się stało. Bo Chrystus za mnie umarł. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Nie oznacza to, że nasze działania nie niosą za sobą konsekwencji. To nie o to chodzi. Każde działanie niesie jakąś konsekwencję. Akcja wywołuje reakcję. Żyjemy w tym świecie. Ale nie oznacza to, że jeżeli dzieje się w naszym życiu coś, co przypomina dramat w danej chwili, to że w związku z tym wystąpi jakieś pasmo cierpień. Wymiana krzyżowa, ona uwolniła nas od pasm cierpień. Nie musisz cierpieć z powodów, które zostały załatwione na krzyżu Golgoty. Nie daj się wkręcić w to. Nie musisz cierpieć z uwagi na choroby, nie musisz cierpieć z uwagi na niemoce, nie musisz cierpieć żadnych bóli, nie musisz cierpieć. Jedna moja znajoma tak bardzo uwierzyła w to, że nie musi cierpieć, że była w ciąży i postanowiła, że nie pójdzie do szpitala, tylko urodzi w domu. Uwierzywszy, że nie będzie czuła żadnego bólu. I tak też zrobiła. Jej koleżanka, położna, siostra w Chrystusie, przyszła do niej do domu i ta urodziła u siebie w domu dziecko, bez bólu. Tak sobie uwierzyła. Tak se zrobiła w głowie. Nie musisz cierpieć. Nie musisz cierpieć biedy. Nie musisz cierpieć nędzy żadnej. Nie musisz cierpieć odrzucenia. Nie musisz cierpieć poniżenia. Nie musisz cierpieć. Nie musisz. Nie musisz cierpieć z uwagi na diabła. Ludzie myślą, że muszą cierpieć, bo diabeł jest. Powiedzieć ci coś.
Jutro o tym powiem więcej. Są sposoby, aby on cierpiał przez ciebie. Jak tylko będziesz chciał, to cię nauczę, jak robić, aby on cierpiał. Jesteś w stanie mu zadać takie cierpienie, że się w głowie nie mieści. Chcę porozmawiać teraz chwilkę o koledze Hiobie. Postaci kultowej. Postaci, która jest używana przez szeregi ruchów cierpiętniczych, aby udowodnić nam, że też się nam coś należy z tej dziedziny. A przytoczę go. Jako lubię w ogóle. Generalnie facet miał klasę. To tak legendarnie tu jest opisane wszystko, ale to nie będziemy o tym mówić. Był mąż imieniem Hiob, mąż był nienaganny i prawy, bogobojny, stronący od złego. Tak się zatytułował. Rodziło mi się synowie, córki i tak dalej. Ich było dużo, oni potem się rozeszli. Wydawali uczty, imprezowali. I piąty werset. A gdy minęły dni uczty, posyłał Hiob po nich, aby ich oświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob. To jest ciekawe, co myślał ten bogobojny i stroniący od złego, nienaganny i prawy człowiek. Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Hiob zawsze. Co robił Hiob po każdej imprezie swoich dzieci? Co robił? Bał się. Hiob miał warownię lękową. Miał silne zaburzenie. O którym zresztą później sam mówi, bo to ja Hioba nie w tej chwili nie robię mu badań. Tylko ja określam to na podstawie tego, co sam Hiob mówi. Na ten Hiob mówi tak. I przyszło na grzesznika to, czego się bał. Tak? Tak mówi ten Hiob sam o sobie? Co robił Hiob? Bał się chłopina. Od rana. Wstawał od rana i się bał, że mu szlak trafi dzieci. Więc szybciutko składał baranki i owieczki. Żeby tylko się to się stało. I zgadnijcie, w jaki sposób to się wszystko stało, co się stało u Hioba. Słyszeliście o prawie przyciągania? No. To Hiob załatwił swoje dzieci. Za pomocą diabła. Taki był bogobój. Ten Bóg, o którym twierdzi, że był jego mistrzem i królem, mówił, nie bój się, nie lękaj. Nie bój się, nie lękaj. Ale Hiob bał się i lękał. Zresztą to się dziwi, Hiob był martwy duchowo. Tak czy inaczej, to Hiob sam ściągnął na swoje życie pasmo nieszczęść. Marudzi przez 28 rozdziałów. A potem, kiedy przychodzi Pan i wcale mu się nie tłumaczy z tego zjawiska, tak? To mówi tak, kładę palec na ustach i wycofuję te 28 rozdziałów. On się wycofał z tego wszystkiego później. On doszedł do wniosku w ogóle, tak? Że to, co on przeżywał do tej pory, to była jakaś mrzonka. Więc bardzo was proszę, nie słuchajcie teologów, którzy was będą hiobizować, kiedy będziecie mieli trudne życie jakieś. Że wam powiedzą, Hiob też to przychodził. Hiob też to przychodził. Hiob nie jest dla nas żadnym wzorem. W ogóle chcę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wiecie, jaki macie wzór w Biblii? Jeden. Jezus Chrystus to jedyna niezaburzona postać w Piśmie Świętym.
Nie ma innej postaci, o której jesteśmy w stanie powiedzieć w 100%, że ona funkcjonowała jak należy. Jezus Chrystus funkcjonował jak należy. Tylko On. Tylko. Dlatego nazywamy się chrześcijanie, chrystusowcy. Rozumiecie? To On jest wzorem. On, jeden wzór. Hiob to nie jest żaden wzór. Rozumiecie? Hiob to jest informacja, jak się nie stać częścią problemu. Chcesz coś skorzystać z Hioba? To się naucz tego na dzień dobry, tak? Żeby się nie bać. To ci pomoże księga Hioba w tym. Nie bój się. To nie będziesz miał tak jak Hiob. No i żebyśmy też nie zostawili jednego klasycznego przykładu, bo też was będą nim męczyć na pewno w życiu. Jeszcze list do Koryntian, drugi list do Koryntian 7:10, no bo to przecież się nie obejdzie. Drugi list do Koryntian 7:10. Paweł. Dobrze napisane. Drugi list do Koryntian od 7 do 10. Drugi list do Koryntian. To ja tu jeszcze napisałem sobie. A, dobrze. Nie, teraz wam powiem dokładnie. Drugi list do Koryntian. O! 12 rozdział od 7 do 10. 12 zgubiłem. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 7 do 10. I tak jest napisane. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana. Bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Taki tekst. Ten tekst załatwił mnóstwo ludzi w kościołach. Doprowadził tych ludzi do stanu absolutnej nieużyteczności. Utrzymał ich w ich zaburzeniach, depresyjnych stanach i stanach cierpiętniczych. Wmówił im za pomocą cudownych kaznodziei, którzy się na tym opierali, że trzeba w życiu przechodzić różne cierpienia, aby być uszlachetnionym, że nie wolno za bardzo skakać do przodu i się chlubić, bo cię może coś trafić z nieba, tak? I że trzeba się w ogóle bardzo cieszyć, jak się jest słabym. To wmówiono chrześcijanom. A to w nich weszło jak nóż w masło. Bo to jest bardzo piękna informacja, ponieważ ona mówi nam o tym, że w ogóle nie musimy w żadnym wypadku być odważni, silni, zdecydowani. Że nie musimy zmieniać swojej psychiki. A jak ktoś na nas przyjdzie, to możemy sobie usiąść spokojnie i poczekać, aż to coś nas zeżre. Aż Pan przyjdzie do nas i nas z tego wyciągnie. Tak? To sprawa pierwsza. Tu w ogóle nie jest napisane, że czym jest ów cierń. To jest po pierwsze. Ja już słyszałem różne teorie na temat ciernia Pawłowego, że Paweł był ślepy, bo tam jak spadł z konia na początku, jak do Damaszku jechał, światło z nieba go oświeciła. I on wzrok stracił, on taki trochę półślepy tam chodził, bo tam mówisz, tam u Galacjan w ogóle, że no a tam różne rzeczy, no to różne rzeczy słyszałem już o Pawle. Jakie on tam choroby, Paweł nie miał. No te ciężkie, te choroby były różne, tak? Druga sprawa jest taka, sprawa o wiele bardziej poważna niż tutaj dywagacja na temat tego ciernia, jest to, że w ogóle ludzie uważają Pawła za absolutne zdrowie
psychiczny, emocjonalny, że w ogóle Paweł to jest w ogóle osoba nieskalana. Rozumiecie? Tak jak katolicy uważają, że Maria jest zawsze dziewica, tak protestanci uważają, że Paweł to jest po prostu osoba, która jest nieskalana. To czysta psychika, równiutko, bo będziemy tam żadnego zaburzonka, Paweł nic nie miał, nic Paweł nie miał. Natomiast ja udowodniłem wielu ludziom, że Paweł był silnie zaburzoną postacią, najmniej ze wszystkich piszących Nowy Testament. Tak? On był jakby najzdrowszy, najzdrowszy. Ale widzimy u Pawła różnego rodzaju silne powroty. Tak? Na przykład potępienia, które w ogóle się pojawiają u niego. Że wiesz, on ma takie momenty. Wiecie, on przede wszystkim 12 lat odsiedział po więzieniach. To jest to, wiecie. On cały czas, on w ogóle bardzo ciężko miał ten Paweł. To Paweł nie miał lekko. Paweł naprawdę miał orkę w życiu. To była orka. Bo to była orka. Wiecie, większość, w zasadzie, no prawie wszystkie listy apostolskie Pawłowe to w więzieniach powstały. To krypsy były wynoszone na wolność po cichu. Wiecie, i wysyłane w ogóle do tych kościołów tam, wiecie, to w ogóle to dużo nie on pisał, tylko przychodzili do niego, tam Tytus, Tymoteusz, słuchali i spisywali te rzeczy, bo to nie Paweł, wiecie, że pisał, tam czasem się podpisują, ja tym, co pisałem, ręką swoją podpisuję, tam jest, czasem Paweł podpisał coś tam, wiecie, to takie rzeczy były z tym Pawłem, nie? No i teraz Paweł, w ogóle on ma na przykład taką przywarę, że on wspomina swoje upadki ciągle, na przykład. On z jednej strony mówi, stare przeminęło, to wszystko stało się nowym, w ogóle stary człowiek umarł, ukrzyżowany jest i tak dalej. W innych sytuacjach widzimy, że Paweł na przykład mówi w ogóle, ja poroniony płód, najmniejszy z apostołów, największy z grzeszników. Wiecie, o co chodzi? Składa nam się to do kupy? No nie do końca, tak? No nie do końca nam się to składa. To albo w ogóle stare przeminęło i wszystko nowe, prawda? No albo poroniony płód jestem, no coś, rozumiesz, bo inaczej to jest tu biegunówka. Bo to rozumiesz, no trzeba, zacznijmy patrzeć obiektywnie, w ogóle nie bójmy się tego, to nie bójmy się prawdy. No to Paweł nie jest doskonały, no Jezus jest doskonały, tak? No Jezus! To Jezus nie ma zajawek dziwnych. Zauważacie to? To Jezus od początku do końca tak samo myśli, twierdzi, idzie, człowieka przecina. No. Ani jednego cofnięcia, ani jednej w ogóle dziwnej zajawki, ani jednego kompromisu, tak? Nie mówi, ale to taki, wiesz, biedny cięśla z Nazaretu, wiesz. On mówi, mówisz do mnie, Panie, i słusznie mówisz. Czujesz klimat? A pamiętaj, że on się bóstwa wyrzekł. Jezus na ziemi chodzi jako człowiek. Jest napisane, wyrzekł się bóstwa. Tak? To jest normalny charyzmatyk, taki jak ja i ty. Rozumiesz? Wypełniony Duchem Świętym charyzmatyk. Człowieku. Pan numery walił, co? Ja jestem w ogóle, jak ja w ogóle mówię o Jezusie, nie? To mnie to nakręca, jak on na towarze był. Ja sobie go wyobrażam, co on w ogóle robi, bo oni stoją przed nim, wiesz. Napisano! A mówię, ja wam powiadam. Człowieku, co on robi, wiesz? Oni tu torę biorą, torę, nie? Mówią, tu napisano! Tak on mówi, ja wam powiadam. Czujesz w ogóle? Rozumiecie, co on robi za kontrowersję, ten człowiek? Oni torę, Pismo Święte, wiesz? On już szabatu nie przestrzega. Mówi, ja jestem panem szabatu. No, człowieku, rozumiesz? Wiesz? Szok! To był kozak i jest. Paweł tak różnie. Paweł z jego apostołów najzdrowiej szedł. Przeniósł tą doktrynę w ogóle. W ogóle, bo to wiecie, że to było... To nie mamy na to czasu dzisiaj. Ja wam potem za chwilkę jeszcze zrobimy przerwę. Chwilę ja wam powiem, będę mówił na temat Biblii. Ale ja... W ogóle to było wiele koncepcji chrześcijaństwa w tamtym czasie. Wiele koncepcji. Pawłowa wygrała. Rozumiecie? Ja bym nie chciał, żeby wygrała Piotrowo-Jakubowo-Janowa. Ja bym nie chciał, żeby wygrała koncepcja Piotrowo-Jakubowo-Janowa. Wiecie? Bo to dzisiaj, tak? Byśmy się obrzezywali. Okej? Okay? I byśmy mieli skrócony, ale zawsze jakiś tam dekalog. Tak?
To Pawłowa koncepcja łaski wygrała, wiecie. To pierwszy synod jerozolimski już chciał to rozpieprzyć w drobny mak. Już w ogóle wiesz. No dobra, to tutaj nie walimy tych 600 iluś przepisów, 10 przykazań, ale... Proszę nie zabijać. Nie spożywać krwią. Patyny nie jeść. Już i nam parę przepisów wrzucili szybciutko. A potem chrześcijanie mówią, koszarki. Ja mówię, ja nie. Ja z kunksa mogę zjeść człowieku i popić kobyle mlekiem i będę człowieku szedł i głosił Chrystusa w mocy. Rozumiesz? Bo to, co wchodzi do żołądka, nie kala człowieka, tak? Jak nie chcesz jeść kaszanki, to nie dlatego, że to kaszanka, tylko dlatego po prostu, bo może to badziewne. No. Jak nie chcesz badziewnych rzeczy jeść, to nie jest i dobrze. Ale nie sakralnie, no nie sakralnie. Tak? Tak sakralnie nie jesz kaszanki, jeszcze nawrócić. Paweł mówi tak, bym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierp w moje ciało. Co się dzieje? On wcześniej mówi, muszę się chlubić. No, to dobrze się chlubić. W ogóle wiecie, że chlubić się jest dobrze? Chlubić się, chlubić z Chrystusa. Chodzisz, opowiadasz Chrystusa, w ogóle wiesz. Nie chodzisz jak mysz pod biodą, chodzisz, opowiadasz, w ogóle Jezusa poznałem, ha, ha, ha. Rozumiesz? To jest chlubienie się. Ludzie pytają, dlaczego taki wesoły jesteś? Bo Jezusa poznałem. Richard Bonnke kiedyś wchodzi do sklepu, podchodzi do tej ekspedientki, a ona mówi, jakie pan ma oczy dziwne. A on mówi, bo we mnie mieszka Jezus i tamtędy wygląda czasem. Chce pani też tak mieć? Ona aż krok do tyłu zrobiła. Rozumiem. Też chlubienie się. Chodzę w ogóle wiesz. Chodzę z Chrystusem. Tak? Przecież my ludzi uczymy. Idziesz do internetu, imię, nazwisko, numer telefonu, twoje zdjęcie i dawaj sześć królestwo. Po co masz Facebooka? Żeby co napisać? Kawusia i kotek? Piantunio, koteczek. Człowieku, to hydroksyzyn też trzeba podać. To schizofrenika delikatnie. On się wynosi ze swoich objawień, on się chlubi i teraz co? Bym się nie chlubił, tak? Został we mnie uwolniony jakiś cierń. Kto uwolnił cierń? No diabeł, a nie Bóg. Dlaczego? Bo przeszkadzało to diabłu, co robił Paweł. Że Paweł pod tym padł, no to padł. Tak? Ale to diabeł zrobił. To nie Bóg uwolnił jakieś cierpienie, żeby upokorzyć Pawła. Przecież te wersety źle czytane, to pokazują nam Boga, który mówi, zaraz go wyszlifuję. Przejadę mu heblem świętym po plecach, żeby się tak nie wynosił. Ale on się miał wynosić. Bo wiele lat wcześniej przychodzi potężne namaszczenie z nieba, tak? I Bóg do niego mówi, będziesz moim głosem. A co potem? Bierze hebel i go jedzie? I mówi, za głośno, Paweł, za głośno. Za głośno, tak jak na ulicy podchodzą, przycisz tę kolumnę. Ja mówię, mózg sobie przycisz. Mózg sobie przycisz. Kiedyś kilku policjantów podchodziło, mówi, przycisz to. Ja mówię, jestem przycisz. No przycisz, mówię. On ręka, ja mówię, wiesz, ile to kosztuje? Mówię, więcej niż twoje ubranie. Mówię, jesteś fachowcem od sprzętu RTV? Czy nie? On mówi, nie. Ja mówię, nie masz prawa dotknąć. Nie masz prawa dotknąć. I mówię, mnie też. Przez tyle lat nam się nie zdarzyło, żeby ktoś ewangelizację zdjął z ulicy. Mandatu nie dostaliśmy 50 zł. No. Nigdy. Bo wszelka władza jest nam ku dobremu. Wiesz, że sobie władzę obchodzi? Żeby była mi ku dobremu. To mnie obchodzi we władzy. Mnie nie obchodzi, czy będzie gej, czy będzie inny tam na stołku. Ważne, żeby był mi ku dobremu. To mnie obchodzi. Wbity zostaje w niego cierń. Posłaniec diabelski. Tak naprawdę czym jest Bóg cierny? Jakąś formą prześladowań, które przychodzą na Pawła. Tak? Prześladowań. On mówi, prosiłem Pana. Facet jest zawirowany. Ma trudność, jest problem. Jest pod naprawdę wielkimi naciskami. Nie dziwmy się takim postawom.
I Bóg mówi, wystarczy, że masz łaskę. Co to znaczy? Co to jest za informacja? Wystarczy, że masz łaskę. Przecież łaska to Boża zdolność w Pawle. Co Bóg mówi do niego przez ten werset? Pawle, jesteś w stanie ogarnąć kuwetę. Pawle! A nie coś takiego, jak się pokazuje w kościołach. No tak, to teraz wystarczy ci, wystarczy, że masz łaskę moją. Tylko będę się wytrwaj w tym cierpieniu, Pawle. Takiego Boga się pokazuje. Nie. Masz łaskę moją, Pawle. Masz zdolność moją, abyś w ogóle szedł dalej. I Paweł dalej wyciąga wniosek kolejny. W ogóle, bo to jest, on ma, to są typowe takie żydowskie wnioski, które on wyciąga. Okej, w takim razie, jak ja będę miał ciężko w życiu, to nie będę się tym załamywał, tak? Tylko się będę chlubił. Krótko powiedziawszy, nie cofnę się. Nie cofnę się. Nie będę też szalał pod kątem takim, że o, bo to na mnie przyszło. Nie, 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 nie. Dam radę. Łaskę mam. Odpowiedź na pytanie, które było zawarte w tytule. Czy chrześcijanie muszą cierpieć? Chrześcijanie cierpią tylko w sytuacjach, kiedy szerzą Królestwo Boże? I w zasadzie w żadnych innych przypadkach nie cierpią. Każda inna forma cierpienia jest w mniejszym lub większym stopniu związana, tak, z tym, że my się zgadzamy na to, aby być dojechanymi. Nie cierpimy z innego powodu, jak z powodu szerzenia Królestwa Bożego. Jedyny powód cierpienia. Dlatego jak ludzie przychodzą do mnie i mówią, ja mam takie kłopoty, ja mówię, czy ty masz kłopoty z uwagi na szerzenie Królestwa? No nie, ja mówię, no to w związku z tym twoje kłopoty są związane z twoimi zaburzeniami. No co ja ci powiem, więc? No nic ci nie powiem więcej. Bo cierpienie w życiu chrześcijanina, ono może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy cierpiły z uwagi na szerzenie Królestwa. Ludzie przez szerzenie Królestwa mogą ci ściąć głowę. Rozumiesz? No sorry. Rozumiesz? Szybko cierpi się wtedy. Szybkie cierpienie przy ścięciu głowy. Rozumiesz? Tylko wtedy, kiedy głosisz Ewangelię, jesteś prześladowany, mówią o tobie źle, szykanują cię. Cierpisz, normalne. Tak? Kiedy stawiasz prawdę przed sobą, tak? I ludzie, którzy są bliscy ciebie, nie chcą przyjąć tej prawdy, no cierpisz. Ale są to wszystko cierpienia z uwagi na szerzenie Królestwa. Kiedy nie wchodzisz w kompromisy, kiedy jesteś ortodoksem prawdy, cierpisz. Nie unikniesz tego. Rozumiesz? Ale nigdy nie będziesz cierpiał. Inaczej, nie musisz cierpieć z uwagi na choroby, na niemoce, na bóle, na nieszczęścia, na kryzysy. Jak się pojawi kryzys, to ty bierz dofinansowanie. Pamiętaj. Wszystkie chleby. Jak założysz sklep z bułkami, rozumiesz? To choćby były 4 sklepy z bułkami po drodze, to ludzie będą przychodzić do twojego. Bo masz to w Chrystusie. To jest taka wiara. To jest wiara. Ta szkoła właśnie po to jest. Te nauczania po to są. One nie są po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy myślą, że my musimy jakoś to życie przetrzymać. Że będą różne cierpienia w tym życiu. Nie. Cierpimy tylko wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi szerzącymi Królestwo. W innych wypadkach diabeł nie ma prawa dotknąć naszego życia, rozumiecie? Chyba że odchodzimy od zasad Bożych, od prawideł. Wtedy robimy dziury w swojej zbroi, no i diabeł nas wali, tak jak Hioba. Tak?
Jeżeli chodzimy w zaburzeniach, w lękach, proszę Ciebie, w religiach różnych, w humanizmie, to nie dziw się, że cierpienie przychodzi. Słowo Boże na przykład mówi, że kto się wtrąca w cudze sprawy, to jakby łapał psa biegnącego za uszy. Ja znam masę chrześcijan, którzy się wtrącają w cudze sprawy i cierpią przez to. Ja mówię, po co się wtrącasz w cudze sprawy? No po co? Chodzisz, plotkujesz, obmawiasz, gadasz, ozorem mielisz, rozumiesz, cierpisz, masz problemy. Kupa chrześcijan wypowiada notorycznie słowa niewiary. Dziwią się, że potem cierpią. Rozumiesz? Przez to są dziury porobione. Biorą sobie męża czy żonę ze świata, potem się dziwią, że cierpią. Bo wiesz, dlaczego się dziwisz? No wziąłeś córkę diabła czy syna diabła, no ja nie wiem. Przecież wiesz, z kim żyjesz, tak? Wziąłeś inny gatunek, to masz w ogóle zoo. Masz zoo w domu. Masz to inny gatunek, tak? Inny gatunek jest. Gatunek co inny. W ogóle to co innego jest. To co innego, coś takiego innego. Ma innego ojca, inne geny. Rozumiesz? No to ciebie. Mówię, co mam zrobić? Ja mówię, nie wiem, no mówię człowieku. Czy wiem, a nie powiem ci. I powiem, pójdzie na mnie. Tylko jeden powód cierpienia chrześcijan. Cierpienie z uwagi na szerzenie Królestwa Bożego. Chcę, żebyś czuł się bezpieczny, żebyś zrozumiał, że z Bożej perspektywy jesteś człowiekiem absolutnie zabezpieczonym i od ciebie jest wymagana jedynie wiara w to zabezpieczenie. Wiara w to zabezpieczenie.